Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Na sam początek oczywiście standardowo prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Szybko o promocji i lecimy z potężnym kuponem. Słuchajcie, cały czas aktualna promocja ze zwrotem na konto depozytowe Wewinner. Legalny bookmacher, czyli jeżeli założycie tam konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie go do promocyjnego 155 VIP, tak jak widzicie na grafice, no to możecie sobie zagrać pierwszy kupon w tej promocji maksymalnie za 176 zł, 14 groszy. Jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was 155 zł, które od razu możecie wypłacić, nic nie trzeba obracać, tak jak zawsze powtarzam, nie ma haczyków, to jest po prostu mocna promocja dla nowych graczy, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać, zagrać sobie na strzała taki pierwszy kupon i nawet potem kasę wypłacić, no to odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja zajmuje 2 minuty, a jeżeli pierwszy kupon wejdzie, oczywiście również kasa jest wasza, możecie wypłacić albo grać dalej, to już według własnego uznania. Dzisiaj jeden potężny kupon od Tomka, 3 zdarzenia na kuponie, konkurs do wygrania piłeczka futsalowa, która leży za mną, także startujemy, zacznijmy szybko od konkursu. Co trzeba zrobić, żeby o piłeczkę powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Brescią. Typujemy do godziny 19:30, komentarze edytowane czy dodane po tej godzinie nie biorą udziału w zabawie, także zachęcam do typowania w komentarzach. No a teraz przechodzimy już do samego kuponu. Tak jak mówiłem, 3 zdarzenia podesłane do nas tutaj na fanpage i możecie sobie zerknąć, co tutaj się znajduje. Lazio-Brescia, Lazio strzeli gola w obu połowach, 1,69, no i tak, wygląda to naprawdę fajnie. Po ostatnim meczu Lazio, gdzie wygrali na wyjeździe z Weroną i Immobile strzelił hat-tricka, na pewno tutaj morale wysokie, szansa na wicemistrzostwo jest, więc walka do samego końca będzie. Dodatkowo Immobile walczy cały czas o, no tutaj o króla strzelców, ma 3 bramki przewagi nad Ronaldo, 2 kolejki do końca i 2 mecze do końca i walczy też o złotego buta, trzeba pamiętać. Fajny typ, bo Brescia tak naprawdę, no Brescia ma marne szanse na utrzymanie, oni zaraz lecą z ligi, a Lazio w ogniu, Lazio w dobrej formie i wydaje się, że faktycznie te bramki w obu połowach Lazio może huknąć, także to jest pierwsza propozycja. Drugi typ, Udinese, czyste konto? Nie. Udinese gra z Lecce, Lecce gra o utrzymanie tak naprawdę, jeszcze ma szansę, ma cień szansę, bo mają 4 punkty straty do Genoi, no na pewno będzie to ciężkie, nie jest to łatwe zadanie, żeby się utrzymać, ale o bramkę mogą się pokusić, oni w 5 ostatnich meczach 4 kończyli z minimum 1 golem, co prawda te wyniki nie są za wesołe, bo jedno zwycięstwo, jeden remis i 3 porażki, ale gole strzelają, jeżeli chodzi o Cagliari, no to oni z reguły tracą bramki, no nie oszukujmy się, w 5 ostatnich 3 razy stracili w lidze, w 36 kolejkach 49 straconych bramek, już pewne utrzymanie, więc troszkę na luziku też mogą sobie na ten mecz wyjść, a tutaj Lecce musi gryźć każdy tutaj centymetr boiska, musi być walka do samego końca, no i kurs niski, 1,26 na to, że Udinese nie skończy meczu z czystym kątem, no ale taka jest tutaj propozycja. I trzeci typ, przenosimy się do Norwegii, Molde, Vålerenga powyżej 2,5 goli, no i tutaj Molde w poprzedniej kolejce przegrało w takim hicie norweskiej ligi z Bodo Glimt 3-1. Bodo tam robi fantastyczną robotę jak na razie. Molde na drugim miejscu, Vålerenga na trzecim miejscu. Tutaj jest 6 punktów różnicy, ale jaki stosunek bramek? Molde w 10 meczach 29 strzelonych goli, 10 straconych. Jeżeli chodzi o Vålerengę, no to 13-10. I tutaj faktycznie samo Molde, żeby zmazać tą plamkę na tym, z tego poprzedniego meczu, może te 3 gole strzelić. Jeżeli chodzi o bezpośrednie mecze, no to no w 3 ostatnich over był kryty. 4-2, 4-1, 5-1. I tutaj faktycznie wygląda to fajnie. Kurs na pewno będzie spadał, bo z reguły na te overki w Norwegii czy w Szwajcarii, im bliżej meczu, tym kurs niższy. Taka jest propozycja po kursie 1,46, tutaj 1039 zł do zgarnięcia, więc wygląda to naprawdę potężnie i fajnie. Dajcie znać, co o tym myślicie. To już ostatnie podrygi ligowego sezonu, więc trzeba korzystać. Na sam koniec przypominam o subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie, słyszymy się niebawem.